Cześć, to Agata, dziewczyna Bartka. Niestety w zeszłym tygodniu nie było programu, bo Bartek miał urojony atak wyrostka robaczkowego. Muszę wam powiedzieć tak szczerze, że Bartek zupełnie nie zna się na koszykówce. Cały sezon mówił, że moja ulubiona drużyna, czyli Toronto Raptors, będzie tankować, ale oczywiście, jak zawsze, ja miałam rację, mówiąc, że wejdą do playoffów. I dlatego w nagrodę to ja poprowadzę dzisiejszą przerwę na żądanie. Agata Walicka, zapraszam. A razem ze mną, jak zawsze, Maciek Kwiatkowski. Cześć, cześć Maćku. Hej, hej, Agato. I Michał Górny, siemanko Michale. Czołem. Wielka szkoda, że nie ma z nami dzisiaj Przemka, bo chciałam go zaprosić na obiad, no ale nie martw się Przemku, obiad i tak przygotuję, zamrożę, jak wrócisz to będzie ekstra. Ekstra. Dobra, Tomczak, chodź prowadź sobie już ten program. No dobrze, to skoro mogę, to poprowadzę. W taki właśnie sposób zaczęliśmy przerwę na żądanie ekstra. Nietypowo, ale dziś przecież prima aprilis, więc jest to całkiem uzasadnione. Przy mikrofonie Bartek Tomczak. Przerwać tylko? Maćku, jak zwykle. Ja przepraszam, chciałem powiedzieć, że Agata miała rację zupełnie z tymi Raptors. Ja też się pomyliłem, też nie miałem. Też się nie znam. Też nie miałem Raptors, prawda? Wszyscy nie mieliśmy racji, porozmawiamy, więc pewnie chwilę dzisiaj o Raptors może w tym programie, tak całkiem na poważnie. Co dzisiaj nas i was czeka? No sporo, bo będzie o kontenderach, o sytuacji pewnie w Indianie Pacers, a może w tych klubach, którym idzie lepiej, no ale to nie będzie tak, że będziemy rozmawiali tylko o tych najlepszych. Nie, nie, na początek zajrzymy jak to na prima aprilis. Na dół tabeli, odwrócona tabela, zarówno tak w perspektywie tego, co czeka te zespoły, gdyby wylosowały pierwszy numer w drafcie, kto to może być, Wiggins, Embiid czy Jabari Parker. No i też porozmawiamy, czy ktoś kogoś może tam przeskoczyć, bo walka jest cały czas zacięta, a jeszcze będą mecze pomiędzy tymi drużynami. Jak jesteśmy przy prima aprilis, to chciałem zacząć żartem prowadzącego. Mogę? Jak musisz. Jeśli naprawdę chcesz. Bo jest naprawdę, naprawdę suchy. Zapożyczony od Tetrisa z piątkowego koncertu we Wrocławiu. Czy wiecie, jaki jest najbardziej pazerny polski piłkarz? Kurde, no. Łukasz nie. Piszczek. A wiecie czemu? Bo jak, nie. Wchodzi, bo jak wchodzi Piszczek. Do gabinetu prezesa, to mówi Piszczek. Ja pierdziele, to ja słyszałem suchrze coś wczoraj. Dobry żart Tetrisa, bardzo dobry żart Tetrisa. Jak się nazywa dziewczyna, która śmieje się cały czas z tego samego żartu? Nie wiem. Rebeka. Także jeśli już przestaliście prowadzić przez dziewczynę Bartka, to gratuluję, a przez ten żart gratuluję podwójnie, także witaj 1 kwietniu. Nie no, jak moja dziewczyna zapowiadała, to wzrosła słuchalność nam przecież. Spadła, bo to przecież powiedzieli, że się pomyliły wam taśmy czy coś, już tam nie ma Bartka, nie słuchają, ten żart jest jeszcze suchszy, także już na pewno nikogo nie słucha. Dobra, to dostosujmy się może tak do poziomu tego żartu i zacznijmy od tej koszykówki z niższego szczebla. Maciek, nie miałeś racji też co do Toronto Raptors, nie miałeś racji co do Philadelphia 76ers. Udało się, Philadelphia is back. Nie dali rady przegrać 27 spotkań z rzędu. Przyszli z pomocą. Detroit Pistons, największa wygrana w historii zespołu, który miał 15 bądź więcej porażek. Zaskoczony jesteś, Maćku, troszeczkę? W sam dzień, jak oni wygrali... Nie byłem zaskoczony, bo Pistons dzień wcześniej umoczyli mecz u siebie z Miami, czyli 78 punktów, przegrali 32. I to był mecz, Philadelphia po prostu musiała, chciała wygrać, bo my mówimy, że oni tankują, oni tak naprawdę nie tankują, oni nie mają po prostu składu, ci gracze nie tankują, oni nie mają po prostu składu, żeby wygrywać mecze i zależało im na tym, żeby nie przejść do historii i nie przebić rekordu Cleveland Cavaliers. Natomiast oczywiście muszę przyznać, że jestem zaskoczony, bo typowałem, że Sixers nie wygrają meczu do końca i teraz mają trochę problem. I teraz ja myślę, że nawet patrząc na terminarz, to jest szansa, że jeszcze jakiś wygrają, ale dobrze było zobaczyć uśmiech na pewno na twarzach kilku graczy NBA, którzy jednak są w tym składzie razem z tymi kolesiami z D-League. Jak jesteśmy przy tym rekordzie, Michał, myślisz, że coś cięższe do pobicia? 26 porażek Cavaliers i Philadelphia, czy 33 wygrane Lakers? W ogóle w nowożytnej, nazwijmy to nowożytnej, w ostatnich paru latach no, te serie porażek po prostu no, piorunujące są bardzo i myślę, że przede wszystkim trzeba zastanowić się, co z tym zrobić, żeby te zespoły ze wschodu nie jechały w dół, po 30 spotkań nawet może się zdarzyć i myślę, że nie powinniśmy cieszyć się z tych porażek ciągłych, tylko żądać tego, żeby ich nie było. I żeby ktoś zrobił coś w końcu z konferencją wschodnią w ogóle z NBA i z tym podziałem. Może powinny być trzy konferencje. W siatkówce w Lidze Światowej jest tak, że są dwie mocne grupy, a trzecia to grają takie powiedzmy lamusy i wchodzi tylko jeden zespół. No albo tak jak w polskiej piłce nożnej coś się tam teraz porobiło, bez sensu też.
pewnie na wzór NBA. Podział tabeli i potem punkty na pół. Tak, wspieramy równe szanse, okej, okay, także jest super. Nie, no myślę, że jak na razie to będziemy mieli jakąś tam przerwę i nie będziemy chyba już widzieli przez sezon dwa może takich wyczynów. No chyba, że ludzie się nie pozgłaszają do draftu, a też jest to możliwe, ale w końcu co, ciężej jest Cleveland i Philadelphia serię pobić, czy Lakers, bo chyba nie powiedziałeś. Ciężej będzie tą Philadelphia-Cleveland serię pobić, tak mi się wydaje. Maciek, też tak myślisz, że ciężej jest przegrać tak seryjnie niż wygrać? Ciężej jest wygrać. Bo niektóre zespoły są tak skonstruowane, żeby przegrywać, więc podejrzewam, że łatwiej będzie pobić serię Cavaliers niż pobić rekord Lakers. Natomiast wracając do tego, co Michał zaczął mówić, ja nie wiem, czy my o tym mówiliśmy, o tej dysproporcji pomiędzy wschodem a zachodem, bo to jest tak, że w 8 z 9 ostatnich sezonów zespół, który wchodził do playoffów z 8 pozycji na wschodzie, miał bilans minusowy. Był taki artykuł chyba jakiś miesiąc temu na ESPN, napisał go Curtis Harris bodajże, który pisał o tym, że przez te lata, przez to jak się wybiera w drafcie, jaki system obowiązuje, dochodzi do takiej ciągłej, postępującej dysproporcji pomiędzy wschodem i zachodem. Zresztą to widać, my wiemy, że zachód jest silniejszy, w tym sezonie może być tak, że team, który wygra 50 meczów, nie awansuje do playoffów, to będzie pierwszy raz też w historii. Z kolei na wschodzie wejdziesz do playoffu mając 35 zwycięstw. Przez to, że te zespoły lepsze na zachodzie łapią się w loterii draftu, zachód jest cały czas, znaczy to jest takie podejrzenie, że przez to może być zachód cały czas silniejszy ogółem jako konferencja. Być może powinna zadziałać tutaj jakaś niewidzialna ręka albo widzialna ręka, może jakaś mechaniczna ręka, która by naprostowała trochę te dwie konferencje, a może zupełnie zmienić wszystko, zupełnie zmienić system draftu. Był pomysł właściciela Kings, Viveka Ranadiva, który zaproponował coś podobnego do tego, co Michał mówił, żeby przerwać tabelę, przerwać sezon w połowie i z tych tabeli wyczytać, kto będzie wybierał w jakiej kolejności w drafcie. I rozegrać jako turniej w stylu turnieju NCAA, rozegrać playoffy, w sensie 7 najlepszych drużyn wschodu i zachodu wchodzi do playoffów, a o 8 miejsce walczą pozostałe zespoły, czyli 8 drużyn wschodu, 8 drużyn zachodu w systemie pucharowym. Kto wygrywa ten turniej, wchodzi do playoffów. Więc to taka inna propozycja zupełnie. No ale to już jest zupełnie inny temat. No, to wróćmy do tego tematu, który mamy. Ta dysproporcja się będzie utrzymywać, tak podejrzewam na pewno, chociaż może ten draft to zmieni, ale na pewno zespoły ze wschodu są niepokonane w tankowaniu. Jak tak patrzycie na te 7 najgorszych ekip, ja tak sobie wypisałem Bucks, 76ers, Orlando Magic, Utah Jazz, Boston, Lakers, Kings. Jeszcze coś tam się może zmienić, ale chyba jesteśmy zgodni co do tego, że Bucks już tego pierwszego miejsca w odwróconej tabeli nie wypuszczą. Nie. Star Wisconsin trzyma to kopytkami swoimi, wszystkimi czterema. Sprawdzałem terminarz, nie wiem czy jest to zmienione, ale w ostatni dzień sezonu Bucks grają z Atlantą Hawks i ten mecz planowo miał być w ESPN. Nie wiem czy będzie, ale duży szok, tak powiem, telewizyjny. To co my tu mamy dalej w tabeli? Orlando też wydaje się raczej niezagrożone i sprawdzajcie... Czy możemy wrócić do Milwaukee, tak? Philadelphia? A i właśnie typ? Milwaukee ma trudniejszy terminarz niż Philadelphia na końcu. Ma 2 mecze przewagi, tak? Po te pierwsze miejsce od końca. Taki, które mogą wtopić chyba tylko. Znaczy, które mogą wygrać. Które mogą wygrać, tak. A Philadelphia z kolei ma 2 mecze do rozegrania z Bostonem. 4 kwietnia i 14 kwietnia. To dużo ustali w tabeli też pewnie. To będą najśmieszniejsze mecze, bo Boston też już nie chce wygrywać spotkań. To będą, jeśli ktoś chce oglądać, jak się tankuje, to te 2 mecze w zasadzie pozostały nam z tych drużyn tankujących. Rajon Rondo powinien komentować te spotkania i nie grać, to wtedy Boston na pewno będzie miał większe szanse, ale też mówisz, że Bucks są nie do doścignięcia w zasadzie. Bucks w ogóle z swoją sytuacją, nadwagą, tuszą OJ Mayo są w ogóle poza stawką, myślę, w tym sezonie. No ale stawka się zaczyna robić ciekawa. Orlando też mi się wydaje, że są mocni w tym, żeby przegrać do końca. W zasadzie z takich ekip, gdzie mogą wygrać, to jest Minnesota. A reszta wpisałem sobie pewniaki do przegrania. Natomiast od 4 miejsca do 7 już się robi ciekawie. Utah mają 23-52, 7 spotkań do końca i grają z Pelicans, Denver, kończą Lakers. Sezon z Minnesotą i grają bezpośrednio z Lakers. Boston gra 2 razy z Filadelfią, z Pistons, z Hawks. Lakers mają niby tę stratę 25-48, ale bezpośrednie mecze z Utah i Sacramento są w stanie to zrobić. Przewidujecie, że coś się tutaj pozmienia na miejscach 4-7 od dołu? To znaczy można na pewno już przyjąć, że Milwaukee i Philadelphia będą miały 2 najgorsze bilanse. I Orlando jest... myślę, że trzeci to też jest nie do ruszenia chyba. Za duża różnica. Ale kolei... Orlando jeszcze może drgnąć, to są i tak, wiesz, parę meczy, tam coś się może stać, tak? Orlando jeszcze nie jest na tak skreślonej pozycji. Poza tym, kto hello został zawodnikiem zeszłego tygodnia, także oni jeszcze, myślę, nie są.
No właśnie. Aha, Vucevic. No ale myślę, że jak dojdzie do takiej sytuacji, że Utah albo Boston się niebezpiecznie zbliży, to posadzą tych wszystkich chłopaków i zagrają jednak, żeby przegrać. Nie. Oni i tak rezygnują z rzutów trochę. To ktoś to zauważył na Twitterze, że Jamir Nelson i Jelona Flalo rezygnują z rzutów ostatnio. Oddają rzuty z czystych pozycji innym graczom. No i rezygnują z końcówek. Nawet jak jest pewna końcówka, zróbmy wszystko, żeby tam ci spokojnie wyprowadzili piłkę, wybili ją. Tak. Nie sfaulujmy, broń Boże. Tak, ale nie, Denver to wyszło dzisiaj na nowy poziom końcówek. Tak, a tak samo dwa dni temu Chicago grało w Bostonie i Boston w trzech posiadaniach w crunch time wyrzucił piłkę w zasadzie w ręce Bulls. W trzech posiadaniach kolejnych. Takie głupie straty. Tak jakby to prawda. Coś powiedzieli sobie, dobrze. No. Znaczy, ciężko mi wierzyć w to, że zawodnicy specjalnie chcą popełniać straty w końcówkach, ale no nie wiem, wyglądało poza tym, że no, rozmawiamy o, nie wiem, słabych bilansach i tak dalej, ale pamiętajmy o tym, że dalej to jest losowanie po prostu. Mhm. Ustawione tak przez Sztetfu Silvera, ale losowanie zawsze. Nie no, śmieję się, ale to może się powtórzyć dla mnie przykład Derricka Rose'a, 1.7 szans i masz jedynkę, tak? I możesz po prostu pokazać goły tyłek reszcie. Ale to i tak statystycznie chyba takie miejsca 3-6 są najczęściej gdzieś tam. Tak, na tak. Dwójce, statystycznie ostatni kiedy dwójki wybrał sobie jedynkę. Pelicans, czy w sensie to był wtedy Anthony Davis? Dwight Howard? Nie? Albo to Dwight Howard i James to byli jeden po drugim na pewno wtedy. I ktoś jeszcze w 90, nie pamiętam, którym roku, jeszcze trzeci team. Nie no, to do takiej przeszłości to nie schodźmy, ale tak ostatni no to, pierwszy. To jest rzadkość. Zazwyczaj no są właśnie te zespoły z miejsc 3-6 chyba tak z tego, co sprawdzałem. No. Chyba w taki sposób, gdybyśmy mieli patrzeć z tych zespołów, które nie tankują na przykład i chcą wygrywać i pomyśleć o takim założeniu, że może te zespoły powinny zostać wynagrodzone i na przykład ktoś z 6-7 najgorszym bilansem powinien wygrać, tak żebyśmy mogli wszyscy powiedzieć, no dobrze, że te drużyny tankujące nie zostały wynagrodzone wyborem z numer 1, to chyba Lakersi, bo oni założyli jakiś specjalny klub teraz, który... Bijecie brawo, nie wiem, czy to słychać. W którym chcą wygrywać, tak? Chcą wygrywać. To ten kolega zmuszony jest. Tam są wszyscy, Nick Young, Kendall Marshall, Mike D'Antoni i oni chcą wygrywać mecze, grają w kratkę i wygrali z Phoenix, wygrali z Knicks i chcą po prostu zepsuć. Oni pewnie przegrają z Utah i Sacramento teraz w swoim terminarzu, a odprawią kogoś, kto walczy o playoffy, jestem przekonany. Może wygrają dzisiaj z Portland, już raz im się to udało, ale Lakersi mają taką sytuację, że oni mogą jeszcze nawet spać z tego szóstego miejsca i oni chcą wygrywać. O nich można powiedzieć, że oni chcą jeszcze wygrywać. Nie wiem, jak to idzie z interesami klubu, z tym, co klub myśli w zaistniałej sytuacji, ale no nie wiem, jest to taka zabawna sytuacja na koniec sezonu Lakers. To kończąc wątek, gdzie byście, co byście przestawili w tej tabeli jeszcze? Czy myślicie, że zostanie tak, jak będzie, Michał? Mówisz o tych trzech ostatnich miejscach. Na znaczy zachodzie, mówię Utah, nie, Utah, Boston, Lakers, Kings. To są takie bilanse w miarę, które można chyba jeszcze ruszyć. Utah nie sądzę, bo myślę, że mają na tyle oleju w głowie, żeby już się tam za specjalnie nie bawić. Bawić, ale nie bawić, że tak powiem. Boston myślę, że raczej też. A co do Lakersów, nie jestem przekonany. Mi wydaje się, że sezon może się zakończyć właśnie tak, jak jest teraz. 30 Milwaukee, 29 Philadelphia, 28 Orlando, 27 Utah, 26 Boston, który ma najłatwiejszy terminarz w zasadzie. Ma te dwa mecze z Filadelfią i ktoś będzie musiał wygrać te mecze i Boston może je wygrać. To są dobre mecze do typowania. Tak, i potem Lakersi na 25. I tam jest jeszcze Sacramento, które jest zaraz, ma tyle samo porażek. Chciałby przegrać z Lakers, żeby się jeszcze włączyć chyba do gry. Mm-hmm. Bo Detroit Pistons chyba nie sięgają tam, aczkolwiek to jest... Chociaż to mogą, wiesz, zrobili prezent w Filadelfii i nic nie jest niemożliwe. Ja jednak obstawiam, nie wiem jeszcze co do końca, ale coś się zmieni na tych miejscach 4, 5, 6. Nie obrażę się, jak Lakers pójdą w górę, czyli w dół tak naprawdę i coś tam się zmieni, ale to nie był główny temat, że tak powiem, tego, kto tutaj będzie gorszy i kto się w tej tabeli obsunie. Chcieliśmy porozmawiać o tym, kto jest dla kogo najlepszy w sytuacji, gdyby wylosowali pierwszy numer draftu. Maciek, jesteś zakochany w Joelu Embiidzie. Gdzie byś go widział jako jedynka z tych 7 zespołów? Bucks, 76ers, Orlando, Utah, Boston, Lakers, Kings. Gdzie on ci najlepiej pasuje? Do których zespołów wybierających z jedynką, że to będzie on? Najbardziej pasuje mi do Celtics, ponieważ Celtics mają dziurę na jedynce. Nie mają żadnego centra praktycznie w zespole. Centra, który gra na tej pozycji. Jest tam tylko ten debiutant z Brazylii, Vitor Faverani, on jest kontuzjowany. Ale mówimy o takich zawodnikach perspektywicznych bardzo. To Celtics mają dziurę, bo na pozycji centra w Utah jest Favors, jest Kanter, w Orlando jest Vucevic, w Philadelphia jest Nerlens Noel, w Milwaukee jest Larry Sanders. Tutaj może być pytanie przed Milwaukee, kogo Milwaukee wybierze, czy zrezygnują z Sandersa, mając jeszcze 3 lata w kontrakcie Sandersa, czy też wybiorą jednak Embiida.
Ale gdybym miał wybierać team dla Embiida, do którego najbardziej byłby potrzebny, do którego by pasował, nie wiem czy pasował, ale gdzie jest największa potrzeba posiadania Embiida, to myślę, że Boston. Michał, a jak z twojej perspektywy to wygląda? Ja jestem ciekaw trochę z innej perspektywy jeszcze, jak to jest z Embiidem faktycznie. Czy ja nie mówię o przygotowaniu tego gościa do gry w NBA, czy on tam sobie w pierwszym sezonie poradzi, czy będzie z Hashimem Tabitem chodził na kawę. Ale zastanawiam się, co jest z jego plecami, czy to jest wszystko prawda, czy ten, nie wiem, pseudo red flag, czy któryś tam kolor flagi jest prawdziwy, czy ten gość jest naprawdę for real, no po prostu. Już nie chodzi do jakiego klubu trafi, bo to wiadomo, jak jest draftem, ale jestem ciekaw, czy to jest prawda. W Bostonie była taka sytuacja, że oni wybierali tego Jareda Salingera, który miał przecież pójść w top 3, on był kiedyś typowany na jedynkę draftu, nie pamiętam, czy to był draft chyba 2011, tak, i potem został w szkole, potem obsunął się w drafcie 2012, przez te kłopoty z plecami spadł do drugiej rundy, w zeszłym sezonie przeszedł operację, nie wiem jak to się ma, kłopoty z plecami Embiida do tego, co już Celtics przerobili z Salingerem, w każdym razie no, te problemy z plecami to jest niestety jedyna chyba, znaczy inaczej, to jest jedyna taka czerwona flaga dla Embiida. On teraz na pewno zostanie przebadany dokładniej po zakończeniu sezonu NCAA przez kluby NBA, przez jakichś lekarzy związanych z ligą. Może w Chicago na tych przygotowaniach do draftu, draft combine, może tam coś przejdzie, ja nie wiem dokładnie. Sebastian mówił mi, że te badania, które przeszedł, są niby jakoś już bardzo poważne. Na pewno kluby będą uważnie patrzeć na to, żeby nie wybrać gościa, który te kłopoty z plecami miał już w high schoolu. No ale poza tym, jeśli chodzi o talent, to jest niesamowity, niepodrabialny gracz. Nie ma takich zawodników w NBA jak Joel Embiid. Już takich nie robią, mogę zacytować zespół Affront. To Michał, jakbym cię jednak musiał wywołać, Joel Embiid z jedynką, do kogo najlepiej pasuje? Kurczę, właśnie tu jest tak, jak powiedział Maciek. To, co moim zdaniem najpierw bierzmy pod uwagę, że ten najgorszy zespół będzie pierwszy, czyli Milwaukee. Co oni sobie wyobrażają z Larrym Sandersem? Czy oni chcą go wyrzucić, czy oni chcą, nie wiem, stworzyć od zera drużynę? Bo to nie jest takie proste, bo to też nie jest problem z Sandersem. Ta cała drużyna jest do wykurzenia i myślę, że nawet jest problem z fanami, którzy są do przekonania, że ta koszykówka da się oglądać. Także oni muszą myśleć nad kimś do sprowadzenia, kto teraz już pociągnie tą drużynę i no pytanie, no co chcą zrobić z Sandersem i czy chcą się z nim bawić, czy nie. Ale dobra, niech będzie. Będę taki i postawię na Filadelfię. Filadelfia mimo wszystko, że mają Nerlensa Noela, z Embiidem byłoby jeszcze lepiej. Bo Noel, nie jestem pewien, czy ten gość naprawdę będzie coś tam oznaczał w NBA. Ja trzymam kciuki, żeby jednak coś oznaczał. Ciekawy typ. Ja postawię albo na Milwaukee, albo na Boston. Ktoś z tej dwójki, jeżeli będzie wybierał pierwszy, to wtedy Embiid pewnie pójdzie. Andrew Wiggins, o nim mówiło się najwięcej. Pewnie połowa tych zespołów by go chciała z jedynką. No wszystkie pewnie nie, ale na kogo byś stawiał, Maćku, tutaj? Gdzie on by najlepiej się wpasował? To znaczy wiadomo, że 76ers go chcą bardzo. Były już chyba 2 czy 3 raporty o tym, więc wydaje się, że pewnie Filadelfia najbardziej tutaj by pasował. Tak jak Michał powiedział, Milwaukee paradoksalnie, oprócz tego, że wszyscy mieli tankować w tym sezonie, 5 drużyn miało tankować, Phoenix też myśleliśmy, że będzie tankować, okazało się, że rzeczywiście, że nie. Milwaukee nie miało tankować. Milwaukee, z tego co tam się chyba nic nie zmieniło, Milwaukee chce nadal wygrywać, jakkolwiek to brzmi, więc może właśnie z tego powodu wzięliby kogoś, kto będzie najbardziej gotowy do gry w NBA. Jeśli Parker pójdzie do NBA, to kto wie, czy nie wybiorą właśnie z tego powodu Jabariego Parkera, który wydaje się najbardziej takim zawodnikiem, który może wygrać Rookie of the Year w przyszłym sezonie. Natomiast wracając do Wigginsa, to myślę, że Filadelfia i domyślam się też, że jeśli Orlando wybierałoby wysoko, chociaż Orlando ma tam dziurę na pozycji numer 1, to myślę, że Orlando... Myślę, że Orlando jak będzie miało jedynkę, to może spuścić gdzieś w dół chyba i wytradować kogoś. Ja myślę, że Orlando może wybrać Wigginsa wtedy i mieć Oladipo z Wigginsem na pozycjach 2-3. Może też spuścić, tak? Zejść w drafcie niżej, pozbyć się jakichś kontraktów. Tam ich niewiele zostało w zasadzie, bo Nelson schodzi, jest niegwarantowany w przyszłym sezonie. Davisa udało im się pozbyć, zostaje im tylko Aflalo, za którego mogą coś żądać więcej, więc może niekoniecznie chcą go spuszczać. Nie wiem, wydaje mi się, że Orlando to też jest cały czas pick tutaj i Lakers. Tak. Zdecydowanie. Lakers. Michał, ja bym go tam, ja tam pchnąłbym go do złoto, dobra, złoto jakich? Nie, purpurowych? Tak, dobrze, złoto purpurowych. To wszystko, tak?
Tak, to wszystko, tak, bo Maciuk jak zwykle wszystko powiedział, także ja muszę tylko To teraz jak zwykle mówisz jako pierwszy, a potem powiesz mi, czemu zawsze mi... Chicago Bulls, bierze Chicago Bulls, no kto? Dzisiaj nagrywałem z Sebastianem Hetmanem, nagrywałem dzisiaj przerwę akademicką, która będzie swoją drogą w czwartek. Sebastian mówił, że gdzieś, nie wiem, Shabazz Napier by był fajny dla Chicago, może jak gdzieś... Dla mnie na pewno Shabazz Napier byłby dobry gdziekolwiek w NBA, że mógł go oglądać dłużej niż Nika Younga i z mądrzejszą grą znacznie, także... Ja się jarasz. A to gdzie byś chciał oglądać Jabari'ego Parkera z tych 7 zespołów? Kto z jedynką miałby największy smaczek? Kurde. Ale pod warunkiem, że biorą go z jedynką, tak? Tak, tak. Ktoś wie, że z tych 7 zespołów mają jedynkę i oni na pewno biorą Parkera. Nie wiem, nie będę oryginalna, będąc małą dziewczynką i powiem, że będzie to Utah Jazz. Tak. Mógłbym nie być oryginalny i zapytać dlaczego? Dlaczego? Ponieważ już teraz mają fajny skład i jeśli okażą się w miarę dobrym managementem, to znaczy managementem, dobrze działającą firmą, będą mogli utrzymać ten w miarę młody skład, dopisując kogoś jeszcze do tej fajnej listy zawodników i biorąc kolejnego młodego, który będzie po prostu za 2-3 lata sprawi, że Utah Jazz nie będą kojarzyli się głównie z głupimi pick and rollami białego chłopaka, który wyglądał jak mormon i czarnego dopakowanego wielkiego murzyna z wąsami. Baczku, też masz takie samo zdanie, czy jeszcze gdzieś indziej widziałbyś Parkera poza Utah? Milwaukee, Utah, Parkera. Natomiast zastanawiam się cały czas nad tym Embiidem. Tak, zastanawiam się nad tym Embiidem, bo się naoglądałem go. Wszędzie byś go umieścił. Ogromny talent, tak, naprawdę. Mógłbym umieścić go wszędzie. Nie wiem, nawet jeśli w Orlando jest Vucevic, to mógłbym wtedy pomyśleć, dobrze, biorę Embiida, zastanowię się, co zrobić z Vuceviciem. No to byłby problem oczywiście, wybierać nagle Embiida do Orlando, do 76ers, do Milwaukee, dla tych klubów, które coś muszą zrobić ze swoimi centrami, ale kto wie też, jak będzie wyglądać sytuacja z plecami Embiida. Czy to nie będzie jakaś operacja niedługo, jakaś przerwa półroczna, czy to się zaraz tu nie zrobi niestety jakieś zamieszanie, którego nie chcemy chyba. To już kończąc temat, kogo byście wybrali, bo przewijało się tylko tych 6 zespołów, a gdyby Sacramento Kings mieli tyle szczęścia, co Chicago Bulls. Ojej. I oni mieliby jedynkę, bo reszta tych zawodników albo Pistons. Albo Pistons. Albo ja wiem, jaki dzisiaj jest dzień. George Smith dostaje jedynkę w drafcie do wyboru sam. George Smith, wyobraźcie sobie. Nie wiem, kogo by wybrał wtedy. No właśnie, on też pewnie by nie wiedział. Nie mam pojęcia. On nie wie, jak siedzieć na ławce rezerwowych, czasami mam takie wrażenie. Ale gdyby to było Sacramento, kogo z tej trójki byście wzięli, Michał? Nie wiem. Kurde, nie wiem. Nie wiem, trzeba się przede wszystkim przyjrzeć temu, co się dzieje w Sacramento samo w sobie, bo tam nie jest tak, że oni już zaraz potrzebują jedynkę w drafcie, bo jest dno i padaka. No lekka padaka jest, ale dna nie ma. Także pytanie, kto tam zostanie i co zrobią z Bugim i nawet z takim Isaiahem Thomasem, który raczej powinien tam zostać. Także to jest pytanie też odnośnie tego, moim zdaniem. I dlatego nie udzielę odpowiedzi. Uchylasz się po prostu. Uchylam się, bo nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, Ben McLemore, tam coś się dzieje, tak? I wytrenowaliby ten pierwszy numer tak idąc. No właśnie. Tak, mogliby to zrobić. Mogliby to zrobić, jasne. Handlować w dół, no. Czyli co, to by był najlepszy typ dla Sacramento? Handlować, a nie wybierać od razu z jedynką? Czy wiadomo, że mogą sobie wybrać Embiida i się męczyć. No i potem po sezonie coś zrobić, ale myślę, że chyba tylko w tym kierunku. Ja mam inną teorię na temat Sacramento. Według mnie Sacramento popełni błąd, jeśli Sacramento dostanie wybór w pierwszej trójce draftu, to będzie szczęście w nieszczęściu, ponieważ ten nowy gracz trafi do szatni, w której szefem jest DeMarcus Cousins. Moim zdaniem Sacramento powinni byli przehandlować z DeMarcusa Cousinsa już teraz w lutym, zatankować ten sezon i wybrać sobie faktycznie kogoś z wysokim numerem draftu i rozpocząć tą prawdziwą przebudowę, bo oni jeszcze nie zaczęli przebudowy i kolejny sezon są tak w zasadzie będą na tym 7., 6., 8. miejscu od końca, w zasadzie są nigdzie cały czas. Nie jestem pewien, czy Cousins to jest dobry kompan do szatni dla jakiegoś z tych chłopaków, którzy pójdą w drafcie wysoko, bo wszyscy wydają się mieć dobre charaktery i być graczami na dwie strony boiska. Nie wiem. Chyba bym handlował w dół, może wybrałbym Parkera. Trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że właściciel Sacramento też chce wygrywać już zaraz i chyba wziąłbym Parkera. No ale generalnie wychodzi na to, że musztarda po obiedzie, Kings mogli to lepiej rozegrać wcześniej. Jeżeli znudziła was rozmowa o najsłabszych, to teraz już szybkim krokiem przechodzimy do tych najlepszych i tak płynny taki mostek zrobię do tego. Michał, jaki był twoim zdaniem najlepszy mecz z zeszłego tygodnia? Miami Heat z Indiana Pacers czy coś innego? Ja przede wszystkim muszę sobie przypomnieć, co było w zeszłym tygodniu.
Także spytaj Maćka, a ja sobie odświeżę pamięć, bo tego było trochę. Maćku, możesz przejąć. Dla mnie Miami z Indianą najbardziej mi się podobał ten mecz. A tobie? Wizyta Oklahomy w Dallas i zwycięstwo Dallas. Ten mecz mi najbardziej się podobał. Myślę, że to była gdzieś czołówka. Może top 20 sezonu. Mecz Indiany z Miami był ok, poza tym, że tak czułem, że to zwycięstwo Indiany może mnie dużo znaczyć w kontekście tego, co wydarzy się później. To był też mecz, w którym Pacers zrzucili 84 punkty, najwięcej w ostatnich 6 spotkaniach. Kryzys Pacers, zaraz o nim, Michał, przeszedłeś? Tak, bo ja uświadomiłem sobie, że ta zmiana czasu była i po prostu to wszystko zaburzyło moje pseudonotatki. Ale nie, spotkania dogrywkowe bardzo mi się podobały. Orlando-Charlotte, bo się działo trochę. Super. Super był ten mecz, naprawdę warto oglądania. Polecam na League Passie. Dzisiaj końcówka Charlotte była fajna. Tak. I drugi raz Charlotte Brooklyn, żeby nie być gołosłownym. Kolejna dogrywka. Naprawdę oni mają ciężko trochę z tymi dogrywkami przez, nie wiem, całą swoją karierę w NBA. Pamiętam, że Charlotte zawsze coś tam gra w końcówce, ma dogrywkę, bije się i przeważnie na koniec przegrywa. To Charlotte do grona kontenderów. Jeszcze podobała mi się lekcja Portland na Chicago. To była bardzo dobra lekcja. Carlos Boozer wyniósł wszystko chyba z niej, mam nadzieję. Najważniejsze, żeby wyniósł wnioski. Charlotte Bobcats, tak, o nich chciałem powiedzieć, że do kontenderów nie należą. Należą tam na pewno Indiana Pacers i Michał, teraz będziesz pewnie bardziej przygotowany. Czy na pewno? No właśnie, mogę sfollow-upować kabaret Tay z tyłu sklepu warzywniczego, chyba to było w tym programie. Będę takim bolkiem Rudy Schubertem. Jak to się zepsuł, czy koło się zepsuło po prostu w Indianie? Tam są 3 koła i ty jak to jest sprawne. Moim zdaniem to jest jakieś zachwianie psychologiczne i tutaj doktor Przemysław Kujawiński z Amazońskiego Centrum Psychiatrii powinien nam powiedzieć więcej na ten temat. Nie, poważnie, myślę, że siadła im psychika i brakuje im takiego trochę lidera na boisku, który potrafi im powiedzieć, panowie, co się dzieje do kanędzy, zróbmy coś z tym. Ja wiem, że przez samo gadanie się nic nie zmieni, mogą nie być po prostu w formie i tak dalej, ale wydaje się trochę, że tutaj no, dużo gra psychika po prostu. A Maciek, też tak to widzisz, czy myślisz, że problem jest głębszy? W tym momencie już tak i to jest głęboki problem. To jest głęboki problem. Ten zespół to jest głębszy problem, jak nie masz głowy, to jest chyba już najgłębszy problem. Tak, bo te wszystkie problemy taktyczne to zwykle są jakieś kłopoty po drodze, które prowadzą do głębokiego dna i tam Pacers są teraz. Oni nigdy nie mieli... To był taki zespół na fali wznoszącej, w zasadzie cały czas jest, bo jeszcze nie wiemy, jak skończą się playoffy dla nich. I oni nigdy nie zetknęli się z takimi przeciwnościami. Po pierwsze, Pacers byli trochę takim San Antonio w zeszłym sezonie, w tym sensie, że te amerykańskie media nie interesowały się nimi. I nawet Roy Hibbert w jednym z wywiadów, po tym jak ogłoszono laureata nagrody Defensive Player of the Year, powiedział bodajże w playoffach wszystkim zdziwionym dziennikarzom tym, jak gra dobrze w obronie, że w zasadzie nie dziwi się, czemu nie wybrali go tak wysoko w głosowaniu, skoro ci dziennikarze pewnie nie oglądają meczów. Jeszcze użył tam chyba słowa jakieś przekleństwa, motherfuckers. I Indiana Pacers byli trochę w takim zaciszu i zaczęliśmy o nich mówić. My może mówiliśmy o nich, ale te amerykańskie media zaczęły o nich mówić dopiero w playoffach, w trakcie serii z Miami, gdy nagle było zagrożenie, że te wielkie Miami upadnie i gdzieś między tego przedzierało się to mówienie o Indianie. W tym sezonie rozpoczęli znakomicie i nagle wszystko padło. I to tak zaczęło padać od stycznia. I to jest coraz gorzej miesiąc z miesiącem. I w tym momencie, tak jak Michał mówi, im brakuje po prostu pewności siebie. Nie wiem, czy to jest kwestia, żeby wyłonił się lider, bo tam jest dużo takich zawodników, którzy mogliby być liderami w szatni. Hibbert, West, nie wiem, czy Paul George. Ale tu jest kłopot i tych problemów jest tyle, że zastanawiam się naprawdę, czy niepotrzebny jest tej drużynie wstrząs, a to już jest bardzo późno na to, żeby robić jakieś wstrząsy. W każdym razie nie wiem, czy Pacers nie są już skończeni w tym sezonie. Ja będę miał optymistyczny scenariusz. Tak mi się wydaje, że jak Pacers zagrają te kilka meczów w playoffach, wygrają jedną rundę, to wróci do normy, uspokoją sobie głowę i to naprawdę będzie już w zasadzie po kryzysie i będziemy mieli znowu ten fajny finał. Tak jak o Indiany martwimy się najbardziej jako nikogo z tej grupy kontenderów, tak śmiało można powiedzieć, że Spurs przez te 18 wygranych z rzędu są takim kandydatem numer 1 już na 100%?
czy jeszcze macie Miami, czy kogokolwiek innego wyżej? Spurs robią znowu to samo. To jest klasyczna sztuczka. Nikt o was nie mówi przez cały czas. Nikt się totalnie nie interesuje. Macie starego Tima Duncana, który jest w ogóle już stary, niedołężny. Nikt nie patrzy w statystyki, że ten gość gra dalej tak, jak miałby 19 lat, powiedzmy, w niektórych elementach. I nagle wygrywają 18 spotkań San Antonio is back. Zobaczcie, jaka to wspaniała drużyna. Ich nie było przez jakiś czas. Ej, hello, finały nie było ich, ale zobaczcie, mają 18 zwycięstw. I myślę, że trochę też niepotrzebnie San Antonio tak wyrwali do przodu. Wiem, że 18 zwycięstw nie da się zatrzymać jakoś w jakiś sposób celowo i nie myślę, żeby to było słuszne, ale myślę, że oni trochę tak pokazują się niepotrzebnie w tym sezonie. A myślicie, że to może być taka zwyżka formy nie w tym momencie, kiedy trzeba, czy to nie ma takiego zagrożenia zupełnie, że trochę wystrzelili za wcześnie? Ja myślę, że to po prostu jest tak, że im dobrze idzie gra, dobrze jakoś tam się ułożyły spotkania, trafiają na jakichś tam przeciwników, którzy patrz Indiana, mają swoje jakieś słabości i po prostu jadą, no tyle. Myślę, że to samo robiliby, nie wiem, gdyby to przeciąć, nie wiem, na kilka części tą serię jedną porażką, tak? Maćku, też masz na jedynce San Antonio tak zdecydowanie, czy aż tak bardzo byś się nie wyrywał, jak ekipa Grega Popowicza w ostatnich tygodniach? W kontekście? No właśnie, mistrzostwa NBA. Jest na jedynce. Nie. Proszę państwa, proszę słuchać pytań, to nie... No bo tak gadasz. Nie mam Spurs jako faworyta, dlatego że Spurs mają 0-3 z Oklahomą w tym sezonie. Przegrali 9 z 11 meczów z Oklahomą i ja nie wiem cały czas, czy Oklahoma nie będzie miała trzech najlepszych graczy na parkiecie, gdzie będzie grała z San Antonio. Tylko pytanie, czy będzie grała? Będzie grała teraz w czwartek, więc zobaczymy. Chociaż to jest back-to-back dla San Antonio, więc może to być inny skład rezerwowy. Ale właśnie o tych rezerwowych chodzi. Oni mają najlepszą ławkę rezerwowych w lidze zdecydowanie. Nie tracą rytmu zupełnie, gdy przechodzą do tych rezerwowych rotacji. I w tej całej swojej serii statystyka, która jest chyba najlepiej opisującą to, co się dzieje w San Antonio, jest to, że lider ich minut, czyli Kawhi Leonard, gra po 30,5 minuty w meczu w tej serii. To jest najwięcej minut. I teraz jest tak, bo tą sytuację widzieliśmy już w poprzednich latach raz, wtedy, gdy mieli tak długą serię. Wydaje mi się, że to jest trzeci rok z rzędu, gdy ją widzimy. Sytuacja jest taka, gdy przejdą do playoffów, nie będą grać tak szeroką rotacją, nie będą tak dzielić minut. Potrzebne będzie granie Timem Duncanem wyższych minut po 37 minut w meczu. Potrzebne będzie granie Parkerem po 35-36 minut, gdy będą grać na przykład z Clippers. I czy gdy te minuty wzrosną, czy ci liderzy będą w stanie, czy to się nie zmieni nagle? Bo Spurs na pewno nie utrzymają tej rotacji, nie utrzymają takiej gry takim składem po 20-30 minut. Nie, no Graham nie pozwoli przede wszystkim też. Czy to się nie zmieni, czy to nie będzie miało negatywnego wpływu na to, że Greg będzie zmuszony skrócić rotację. Aczkolwiek on ma z czego wybierać, bo Marco Bellinelli, Boris Diaw, Manu Ginobili, Patty Mills grają fantastycznie w tym sezonie. Dawno nie pamiętam, żeby był taki kwartet z ławki tak dobrych graczy, jakimi oni są w tym sezonie. Więc on będzie mógł mieszać tymi rotacjami. Jeśli zamknie się w tej dziewiątce, to kto wie, może San Antonio ma najsilniejszy team w NBA, ale to, że wygrali 18 meczów z rzędu, niech jeszcze wygrają nawet, niech wygrają wszystkie mecze do końca sezonu regularnego, nadal mnie nie będzie przekonywać do tego, że w playoffach możemy nie zobaczyć trochę innej drużyny San Antonio. To w takim razie kto jest twoją jedynką? To jest wszystko, wydaje mi się, kwestia matchupów. Wydaje mi się, że na ten moment Miami, dlatego że gdybym miał teraz typować, to nie typowałbym tego, że San Antonio przejdzie Oklahoma w playoffach, bo tylko San Antonio może wygrać z Miami w finale z drużyn z konferencji zachodniej. I myślę, że może nawet byłoby faworytem, mając przewagę parkietu. A w tym momencie typuję, że Indiana nie pokona Miami, więc na ten moment dzisiejszego dnia mam Miami Heat. A Michał, jak to wygląda u ciebie w takim razie? San Antonio są chociaż jedynką na zachodzie, czy zupełnie nie? I kto jest jedynką teraz w tej stawce już tak ogólnie? Jeśli chodzi o takie statystyki, bo to rozumiem, Maciek, że to 9-11, czy tam co tam z Oklahoma, San Antonio, to są wszystko... 2-9. 2-9, to jest RS wszystko, czy... Wiesz co, powiem, że nie pamiętam, czy tamte playoffy się jeszcze liczą, tamte, które... No nic, ja myślę, że jednak w playoffach to, że tam Oklahoma może mieć przewagę, wiadomo na w jakich polach, to może nie grać tak dobrze jak po prostu doświadczenie San Antonio. Aczkolwiek Oklahoma już ma chyba dosyć przegrywania i czas najwyższy się wdrapać wyżej, także to też może być ten czas. Poza tym San Antonio te minuty minutami, ale no to zdrowie zdrowiem. Ja myślę, że też jeśli pojawi się więcej minut i pojawi się więcej jakiejś takiej gry, która jest no playoffowa, nazwijmy to, to mogą się pojawić jakieś kwiatki, które nie do końca też pomogą San Antonio. I no tak jak powiedział Maciek, no takim wyraźnym faworytem na teraz jest Miami i myślę, że
Tyle w tym temacie, no. Miami, no. Gdybym miał San Antonio w Miami, to typowałbym San Antonio. Tylko jak powiedziałem, nie wiem, czy San Antonio jest w stanie przejść Oklahoma. Oklahoma jest chyba jedynym teamem w NBA, który sprawia, że San Antonio teoretycznie ma te same akcje, jakie ma. Gdy dochodzi do pozycji rzutowych, to nagle okazuje się, że zaraz jest obok jakaś ręka, długa ręka obrońcy Oklahomy i nagle ci zawodnicy muszą przechodzić z tych czystych pozycji do jakichś pompek, do jakichś zwodów, akcja zwalnia. Przechodzą do oddawania rzutu w ostatnich 5-6 sekundach i są pod presją tej obrony Oklahomy, która nie jest fantastyczna, ale oni są po prostu dłudzy na każdej pozycji. I to jest kłopot. Tak, i to jest kłopot dla Spurs. I Spurs wiedzą o tym. I Spurs mają w głowach trochę ten fakt, że przeciwko Oklahomie muszą atakować inaczej, muszą dłużej szukać dobrych pozycji do rzutu. Co wydawałoby się, że to jest akurat, powinno działać na korzyść San Antonio. Wydaje mi się też, jest jeszcze jedna rzecz, która przemawia na San Antonio tak ogólnie, to jest Kawhi Leonard. To jest niesamowite, bo Leonard jest według mnie jednym z trzech najlepszych obrońców w tym sezonie i to jest najlepszy matchup w tej chwili na dwóch najlepszych graczy w NBA, więc jeśli wygrają mistrzostwo, pokonają Oklahomę, pokonają Miami, to na pewno Kawhi Leonard będzie wielkim graczem w tych playoffach. Ja będąc rozkochanym w ataku San Antonio Spurs, jednak mam cały czas na jedynce San Antonio przed Miami, ale tam gdzie są faworyci, tam też pojawiają się niespodzianki i jakiś czarny koń gdzieś może wyskoczyć. Portland, Golden State, Grizzlies, ktoś inny, to jest możliwe, żeby dotarli do finału konferencji, to by była niespodzianka wtedy, Maciek? Nie masz czarnego konia. Mam, Golden State Warriors. Moim zdaniem Golden State Warriors są w stanie zdobyć mistrzostwo NBA. Znowu? Ale... Ja nie mówiłem tak w zeszłym sezonie. Znaczy miałem ich zwycięstwo z Denver, to nie było tak wcale tak trudne, ale wydaje mi się, że tak, że Golden State Warriors mają wszystko w match-upach, żeby zdobyć tytuł. Mają szeroki skład, mają taką ósemkę, dziewiątkę, mają też trochę kłopotów z Andrew Bogatem. Dużo rzeczy musiałoby się wydarzyć dobrze dla Golden State Warriors, żeby zdobyli ten tytuł, bo musieliby wygrać 3 ciężkie serie z rzędu i to w 2 czy w 3 nie mieliby przewagi parkietu, więc to dosyć niesamowite. No ale jeśli mam szukać czarnego konia, to typuję na Golden State Warriors, typuję to, że Stephen Curry w playoffach będzie znowu top 3, top 4 graczem. Takie bezpośrednie meczapy będą pokazywać, jak groźnym jest Stephen Curry. Oni też mają obrońcę na Duranta i LeBrona Jamesa, Andrzej Godale. Mogą grać w różny sposób, mogą grać small ballem, mogą grać wyżej. Dodali tego Steve'a Blake'a, którego im brakowało. Jermaine O'Neal ma bardzo dobry sezon po cichu z ławki, ale on też musi być zdrowy. Andrew Bogut musi być zdrowy. Wszyscy muszą być zdrowi, a tam jest trochę kłopotów z urazami Godala, Andrew Bogut, David Lee w tej chwili. Natomiast jeśli się to wszystko złoży w jedną całość, te doświadczenia z zeszłego sezonu, ta przegrana seria z San Antonio, w której kto wie, czy 2-0 nie powinni przegrywać, jak pamiętacie, prowadzili 16 w pierwszym meczu w San Antonio, tam był ten wielki run i rzut Ginobiliego w dogrywce i potem Golden State wygrało drugi mecz w San Antonio, potem wygrało trzeci mecz u siebie, było 2-1 i wyglądało na to, że Golden State może zrobić sensację. Te doświadczenia przydadzą im się na pewno w tym sezonie w playoffach i to może być team, który będzie lepiej wyglądał, to jest team, który będzie lepiej wyglądał w playoffach niż w sezonie regularnym. A Michał, ty masz kogoś, kto musi coś osiągnąć, cytując klasyka? Ja właśnie mam dwie takie równorzędne rzeczywistości na zachodzie i jedną na wschodzie. Pierwsza to jest taka, że Phoenix wchodzi do playoffów z 7 miejsca i jedzie do końca. Jedzie do końca, do finału, ponieważ... Do finału NBA? Do finałów, tak, do finałów i dostają 4-0 od Miami. Trzymasz jakiś krzyżyk na palcach teraz? Mamy tak... Nie, żaden żart, ale poczekajcie, licząc na to, że wszystko pójdzie źle, w Houston Dwight Howard się obraził, bo nie wiem, 3 pierwszych porażkach w playoffach, Portland zagra gówno, w Golden State coś się stanie, w San Antonio Popowicz będzie musiał wyjechać, wiesz, no po prostu trzęsienie ziemi i Phoenix... Myślisz, że mają laleczkę wudu taką w Phoenix, żeby na to zrobić? Na pewno. Już trener Phoenix już ma obtarte tutaj kawałek skroni. Prawą ręką bodajże chyba to robił. Także no to tak. A druga sprawa to jest Dallas. Mimo wszystko Dallas i chciałbym, żeby Dirk coś osiągnął, chociaż może nie zdobył, ale był trochę dalej. Na koniec kariery powiedzmy już taki zbliżający się schyłek. Niech ma ostatni taniec. A na wschodzie chciałbym, żeby naprawdę coś stało się dobrego z Waszyngtonem. Ale nie mówię tutaj w kontekście też mistrzostwa, bo to jest nierealne, ale żeby coś się stało z Waszyngtonem takiego konkretniejszego. Druga runda, jakiś powiedzmy finał konferencji, przypadkowo coś. Chciałem się Was zapytać o zespół, o którym nie powiedzieliśmy w ogóle. Los Angeles Clippers. Czy jeśli Clippers wejdą do finału, to będzie niespodzianka, z Waszym zdaniem? Myślę, że nie. Na pewno.
Dla mnie nie. Dla mnie, jeżeli ktoś z tych czterech pierwszych zespołów, które teraz są na zachodzie, wejdą do finału, nie będzie żadną niespodzianką. Natomiast gdyby Phoenix, to już nie mówię, ale gdyby Warriors tam weszli, to tak, to bym się zdziwił. A gdyby Portland tam weszli, to byś się też... Nie... Też. Zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym się, gdyby weszło San Antonio, Oklahoma, Clippers albo Rockets. Nie zdziwiłoby mnie to. No, Clippersi by mnie trochę zdziwili, aczkolwiek zasługiwaliby na to w tym sezonie. Może tak. No to jest ciekawe, jeśli oni będą mieli J.J. Redicka zdrowego, który wraca po kontuzji spotkanie. Teraz. Jeśli będą mieli go zdrowego w końcówce sezonu regularnego i zaczną z nim playoffy, to ja nie wiem, czy można nazwać czarnym koniem Los Angeles Clippers, ale gdyby wziąć pod uwagę to, jak Doc Rivers jest dobrym trenerem w playoffach, bo tak pomyślałem sobie wcześniej o tym, że Mark Jackson może być dobrym trenerem w playoffach jako były gracz, który czuje takie rzeczy jak matchupy, że tu trzeba coś wykorzystać, tu trzeba grać na ten matchup, robić zmiany dobre. To było widać w zeszłym sezonie, gdy Mark Jackson prowadził z Mike'em Malone'em team Warriors. Doc Rivers jest z tej samej krwi i kości zrobiony, jest jeszcze lepszym, bardziej doświadczonym trenerem, więc może im brakować tego jednego podkoszowego za Griffinem, za Jordanem, jakiegoś centra, ale myślę, że mając taką amunicję jak Jamal Crawford, Redick, Paul Collison, który ma bardzo dobry sezon, Matt Barnes, Danny Granger, który gra nieźle, przed kontuzją grał nieźle, Clippers, mając tak dużą rotację, w zasadzie mogą grać small ballem, mogą grać z Griffinem, Jordanem duże minuty, na pewno będą piekielnie groźnym teamem i jeśli unikną kontuzji, to kto wie, czy nawet Clippers nie mogą wyjść z konferencji zachodniej. To będzie temat na maj i na czerwiec, a spinając tak klamrą kompozycyjną tę pierwszą część programu, chciałem odnotować tę rzecz, o której Agata mówiła, że my się nie znamy absolutnie na koszykówce przez wzgląd na Toronto Raptors. Jakbyście mieli powiedzieć o Toronto, nie mówię, że są czarnym koniem i będą absolutnie, chociaż może znowu nie będę miał racji, w niespodziankach sezonu od pierwszej do dziesiątej, bo w top 10 podejrzewam, że się mieszczą, na którym miejscu macie awans Toronto do playoffów i to z takiej pozycji, Michał? Ale w kontekście całego sezonu, tak? O. Tak, bo powiedzmy, że masz taką na ścianie, masz taką wywieszoną listę niespodzianek Michała Górnego i tam masz na pierwszym miejscu, nie wiem, Phoenix Suns na przykład, albo Jeff Hornets, jak coś takiego, a gdzie tam są Toronto Raptors będący trzecią siłą wschodu? Skąd wiedziałeś, że mam taką listę? No, patrzę teraz na swoją ścianę i tak myślę, że też. Cholera. To wyczytując moje listy, nie wiem, gdzieś pewnie może top 5 takich niespodzianek, ale jakoś bym się specjalnie rzucał, że to jest super hura niespodzianka. Faktycznie to jest zaskoczenie, ale to takie, nie wiem, jakoś niezbyt duże dla mnie. Przede wszystkim no z uwagi na to, kto dokonywał tych zmian i kto tam przyszedł do pracy przede wszystkim. Myślę, że te niespodzianki zostały spowodowane trochę, ale nie traktowałbym tego jak i, nie wiem, granat niespodziankowy. A Maciek, ty jakbyś to traktował w tej pierwszej dziesiątce? Nawet na pierwszym miejscu? Aż tak z takich pozytywnych drużynowych niespodzianek? Tak, może nawet na pierwszym miejscu, oni albo Phoenix. U mnie są na drugim, za Phoenix Suns właśnie. Phoenix, no tak. Phoenix tak, jednak, tak. Wszyscy mówiliśmy, że będą tankować. A... No tak, tylko że Phoenix... Jeszcze gdzieś bym się zastanowił może. No, tylko że Phoenix prawdopodobnie, zobaczymy, mają najtrudniejszy terminarz tych drużyn. Nie zdobędą tytuł. No, tak, a mogą też zdobyć tytuł. Jakby coś, to powiedziałeś o tym pierwszy, będziemy pamiętać. Alex Len z flagą Ukrainy po finałach pokazuje LeBronowi, gdzie jest kijów. Kumacie a jak to? Nie, to będę to wyciągał jak barnia niego. To na pewno. Dla mnie są dwie rzeczy są niespodziankami. Trzy w zasadzie, dwie i pół rzeczy z niespodzianką w Toronto. To, że Kyle Lowry ma tak świetny sezon, mimo tego, że to jest contract year, ale to jest świetny sezon Kyle Lowry'ego. On zwykle miał problemy z urazami, kłócił się z trenerami. Teraz niestety też coś ostatnio mu zdrowotnie nie idzie, ale chce dograć do końca ten sezon. To, że Kyle Lowry ma tak świetny sezon, powinien być All-Starem na wschodzie w tym roku moim zdaniem. To, że Dwayne Casey wyciągnął co najlepsze z tej drużyny. Myślałem, że Dwayne Casey nie jest dobrym trenerem NBA. Musi się puknąć w pierś, bo mimo tego, że popełnia jakieś dziwne błędy w rotacjach, nawet ostatniej nocy z Miami. Dziwne trochę decyzje czasem. To ta druga rzecz, że Dwayne Casey wycisnął z graczy naprawdę co najlepsze, z DeRozana i z Kyla Lowry'ego, mając Amira Johnsona. Valanciunas z biegiem sezonu zaczął dojrzewać. No i trzecia rzecz, która praktycznie zrobiła to wszystko, to jest GM Masai Ujiri, który zrobił ten trade, dealując Rudy'ego Gaya i schodząc z tych dużych pieniędzy, które Gay może podjąć w opcji na kolejny sezon, 19 milionów dolarów, też wziął dwóch graczy przydatnych w rotacji, Gravisa Vasqueza, który ma dobry sezon. Też jestem trochę zaskoczony, że Vasquez ma tak dobry sezon w ostatnich dwóch miesiącach. Nie byłem jego fanem w Nowym Orleanie w zeszłym sezonie aż tak wielkim jak to, że miał tam 9 asyst na mecz. Że Vasquez ma dobry sezon i Patrick Patterson, który nie gra od 3 tygodni, on ma kontuzję, to też jest, to jest mała rzecz w Toronto. I Patterson, jak taki streczujący zawodnik na pozycji numer 4, grał fantastycznie na początku od kiedy przyszedł do Toronto. Więc on pozyskał dwóch dobrych graczy, oddał gracza, który
w roli opcji numer jeden, jest graczem minusowym, więc to też na pewno punkty dla Udziriego za to. I te trzy rzeczy okazuje się, że zrobiły team Toronto, który nie wiem, czy jest trzecią siłą wschodu, bo nie wiem, czy oni daliby sobie radę w playoffach z Chicago. Stawiałbym bardziej na Chicago. Patrick wrócił tak by the way na 8 minut. Grał wczoraj? No, tak? No był. Ale tak, jakoś tam nieznaczny występ, ale był. No wrócił. Minąłem to. Poza tym, Maćku, siła wschodu, termin zarezerwowany tylko dla jednej drużyny. Wiesz dobrze, dla jakiej. Tak, właśnie. Ja nie wiem, przepraszam, dobrze. To ja, co wam to wszystko? Może Charlotte Bobka są największą niespodzianką. No właśnie, czekałem, żeby to, kurde, wreszcie. A jedna rzecz, że Steve Clifford, mając Ala Jeffersona na pozycji centra, Al Jefferson tak nie był znany z dobrej gry w obronie, że my o tym już przestaliśmy mówić w ostatnich sezonach. Dobrej gry bez kontuzji mało znany. Tak, i Al Jefferson sam ma rewelacyjny sezon. To jest sezon na poziomie trzeciego teamu NBA, może nawet drugiego. Myślę, że można by było nawet argument zrobić, że mógłby być w All-NBA First Team lepszym centrem w tym sezonie niż Noah i nawet Dwight Howard, bo jest potężną bronią na tej pozycji z pozycji centra, ale głównie chodzi o to, że w obronie Bobcats mają top 10 efektywności defensywnej, grając Alem Jeffersonem na pozycji centra. To jest jedna z top 3 sensacji dla mnie w tym sezonie, ten sam fakt. I myślę, że może Bobcats są numerem jeden i wtedy Raptors dałbym na drugie miejsce. Albo trzecie, Phoenix, Suns. Te trzy zespoły chyba, tak mi się wydaje. Chyba, że coś ominęliśmy. Myślę, że zespołowo, przynajmniej z tych pozytywnych zaskoczeń, zrobiliśmy wszystkie. Długi będzie ten dzisiejszy program, ale nie było nas w poprzednim tygodniu, więc możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że nikt i nic nas czasem nie ogranicza. To przechodzimy z tej pierwszej części nominalnej programu w zasadzie do drugiej, którą zawsze otwiera pytanie od słuchaczy. Dziś w zasadzie przy takim dniu to jak znalazł. Michał Haładyn, twój imiennik Górny Michale, pyta: jaki jest wasz najśmieszniejszy moment w NBA? Albo z parkietu, albo tak życiowo powiązany z ligą. Przelew na League Pass. To jest tak zabawne, że śmieję się do rozpuku. Chodzi o procedurę czy o cenę? No, cenę jak zwykle, nie o procedurę. Ale to na szczęście raz do roku to. Ale no. Najśmieszniejszy moment z NBA związany? Tak. Jaki masz? Co ci się pierwsze kojarzy? Ja pomyślałem o Javalu McGee od razu i o nieudanych wsadach w konkursie wsadów, które były layupem na przykład. I Marco Bellinelli, który nie dorzuca za 3 punkty w konkursie trójek i wygrywa. Ojej. Aż taka smutna jest ta NBA? Nie wiem, co jest tak śmiesznego. To jak przytył OJ Mayo, to jest śmieszne. Faktycznie, tam nie ma co robić w Milwaukee, ale wygląda nieźle teraz, to jest śmieszne. A to są jakieś żarty sytuacyjne chyba najczęściej. Nie wiem, czy to sprzedawanie tego teraz jest jakąś odpowiedzią dobrą. A życiowo mieliście jakąś śmieszną sytuację związaną z NBA? Czy nie? Czy nie zdarzyło się nigdy? Nie, nigdy. Co to za pytanie? Ja wiedziałem, pytanie od słuchaczy powróci. Ja wiedziałem, że kiedyś polegniemy na jakimś pytaniu tak zdrowotnie. Ale dobre pytanie, bo nie odpowiedzieliśmy na nie w zasadzie. No. To proszę, proszę Państwa, proszę się przygotować na następny tydzień. I musisz nam chyba dawać wcześniej. Wtedy udzielicie odpowiedzi na to pytanie. Ale fajnie zrobiliśmy ten dźwięk. Maciek, robimy jeszcze raz? Nie, dobra, co nie. To przejdźmy już do plusów i minusów. W takim razie, ale jak ktoś się dziwi, że nie ma akademickiej piątki, to oczywiście na czas turnieju przekształciliśmy ją w taką pełnoprawną przerwę na żądanie ekstra i już w czwartek. Mam. No? Czy mam moment najśmieszniejszy dla mnie z tego sezonu przynajmniej. Mogę się uratować nas jakoś? Pamiętacie tą sytuację, gdy Gerald Henderson uderzył piłką taką kobietę, która przychodziła obok? Ja wiem, że to było przykre i smutne dla tej pani, która wyrwała w głowę, ale... Ale jak ją zdjął? Zrywałem boki. Tak, zdjąłem. Snajperzy są w budynku. Czyli mamy jednak odpowiedź. Udało się to zrobić. Nie, no, dobra, reasumując, dużo jest śmiesznych rzeczy, tylko że no, tak jak Maciek powiedział, to są jakieś takie rzeczy sytuacyjne i na przestrzeni tych wszystkich spotkań jakoś to się człowiekowi zaciera. Natomiast najśmieszniejsza rzecz dla mnie chyba z ostatnich 5 lat z takich okołobojskowych rzeczy to jest maskotka San Antonio podczas meczu chyba Sacramento-Chicago, która wyglądała jakby po prostu chlała cały weekend w tej hali i nagle wstała z rzędów, tymi kochanymi zielonymi oczkami rozejrzała się naokoło i gdzie ja jestem? I wiesz, i nie wiadomo, w którą stronę szedł, czy tam jakby no, ktoś zapijaczony z Warszawy obudził się rano w Łodzi i wracał do domu. No. Tak, chyba jeszcze mamy w internecie screen z tego, nie? Bo już to kiedyś zauważyliśmy.
Że ta maskotka nagle znalazła się na meczu Sacramento, nie wiadomo dlaczego, nie ma żadnego powodu nie było tam, żeby tam była i nagle wstała gdzieś z trybun, nie wiadomo gdzie jej poszła. Tak. W ogóle maskotka San Antonio podejrzewam, że jest dobrana pod poczucie humoru Grega Popowicza, bo te różne jej żarty naprawdę są mocne czasami. No. Tylko rzadko jest. Można wygooglać w każdym razie tę sytuację. O Gregu Popowiczu pewnie zaraz w plusach i minusach. Kończąc tylko to, co chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś czeka na akademicką piątkę, to jako pełnoprawna przerwa na żądanie ekstra za dwa dni. W czwartek razem z Sebastianą omówimy Sweet 16, Elite 8 i zapowiemy Final Four, które zbliża się wielkimi krokami z soboty na niedzielę. Więc taki na wypasie materiał nagraliśmy dzisiaj prosto spod Stadionu Olimpijskiego. Dobre 50 minut, także... Zapraszam już teraz, a teraz czas na plusy i minusy, jak zwykle niesponsorowane przez nikogo. Z ostatniego tygodnia, nawet pewnie może z ostatnich dwóch tygodni, bo tyle się nie słyszeliśmy. U mnie zacznę od takiego minusa w plusie, plusa w minusie. W zasadzie defensywa Knicks w meczu z Lakers i oddanie 51 punktów. Defensywa Lakers w meczu z Timberwolves i oddanie 143 punktów. I takie już minusy bardziej typowe to gwizdki w meczu Indiany z Heat, trochę za dużo i trochę za dużo niedobrych. I to taki minus jeszcze na koniec czwarty, a w zasadzie minus sugestia. Nie wiem, czy oglądacie ligę akademicką przez tamtejszy League Pass, że to tak nazwijmy, ale tam między przerwą, kiedy jest przerwa, jest pełnoprawne studio NCAA prosto z TBS-u czy z CBS-u, w zależności gdzie jest mecz. Kochany League Passie, gdyby można tak zrobić, że z TNT albo ESPN-u w przerwie możemy coś puścić, to by było ekstra. Gwiazdka, kochany League Passie, jeśli jeden, nie podam nazwy, z bookmacherów potrafi to zrobić, jeśli masz nawet złotówkę na koncie i możesz to oglądać. Co prawda nie w takiej super jakości, ale możesz, to ty też możesz. To skoro się wyrwałeś, Michale, to zapraszam cię do minusów. Do minusów. Dużo tak tego jest. Było, ale... Też nie wiem, czy traktować to dokładnie jako minus, aczkolwiek plusem jest to, że mówi się w jakiś sposób o tym. To jest ta nasza nieszczęsna komisja sportu i wypowiedzi, dlaczego u nas w Polsce NBA się nie opłaca. Ja rozumiem wszystko, rozumiem, że to są olbrzymie koszty, logistyczne przedsięwzięcie przede wszystkim. NBA prawdopodobnie ma obostrzenia, że musimy mieć halę, a nie możemy tego rozłożyć na narodowym, ale myślę, że możemy poświęcić trochę czasu na to, żeby coś zabrać z tego z powrotem, bo myślę, że taki mecz dużo by pomógł i nie można tego tak traktować, że na razie mamy świetną ligę i nie interesujmy się, brzydko mówiąc, murzynami. Ligę to tak. Mamy ekstra, doprawdy. No ekstra, liga jest ekstra. Drugi minus, dlaczego NFL zabrania dawania wsadów po, ma zabronić dawania wsadów właśnie po touchdownach? Tego nie rozumiem w ogóle. To zawsze był taki element, że o, ten gość musiał grać w kosza, googlowało się go, może grał w NCAA, a tak? Nie wiem, nie wiem o co chodzi, chociaż to nie jest mój sport i mam to gdzieś, szczerze mówiąc. Także tyle. Maćku? Minus dla Indiana Pacers. Za to, co się tam dzieje i w zasadzie nic więcej. Cały czas piszę ostatnio i mówię, nie wiem, jak z tego można wyjść. O to chodzi, to jest problem. Nie wiem, jak z tego można wyjść. Spisanie chciałbym z tego wyjść. Chciałbym powiedzieć coś więcej, wskazać winnych jakiś, ale w momencie, w którym tak ciężko to zrobić, a polegam cały czas na tym, że potrafię to zrobić, więc to będzie trochę minus dla mnie przy okazji, że potrafię to zrobić, wskazać winnych i zauważyć, gdzie jest błąd. Mówiliśmy o tej pewności siebie, ale to jest taka ogólna rzecz. To jest to też to, o co chodzi w tym momencie. Jakoś wydaje mi się, że potrafię zauważyć, gdzie jest coś nie tak. Tutaj jest tyle rzeczy nie tak, że już doszedłem do tego, że zaproponowałem, żeby to Larry Bird przejął ten team w końcówce, co jest jakoś dosyć abstrakcyjne. Trochę przejął w sensie mówienie się, ale czy nie powinien przejąć w szatni, wpaść do szatni, walnąć jakieś gadki, tak jak w Dream Teamie, kończąc kurczy byku, co wszystko i zrobić coś tam. On już to zrobił na pewno, tylko nie mamy sources takich, bo to jest Indianapolis mały rynek. Jakby tam siedziało na tym jakiś ESPN, siedziała większa rzesza dziennikarzy, to byśmy już pewnie wiedzieli o tym, że... Okej, ale to nie jest mały rynek jak Wisconsin, tylko to jest mały rynek pozornie, ale no religia koszykarska, Litwa w Stanach, tak? Także... Oni mają tylko jedną gazetę tam, Indianapolis Star. No ale wystarczy powiedzieć hasło koszykówka, ktoś gra i tam pół stanu przychodzi na mecz. No spokojnie, wszyscy klepią gałę. No oni mieli trochę kłopotów, pamiętasz, Indiana miała trochę kłopotów z zapełnianiem hali, jak to było zawsze na meczach z Chicago, gdzie Chicago grało Chicago trochę. No nie wiem, wydaje mi się, że
No, że są w dupie. I minusy dla mnie za to, że źle wytypowałem. Chciałem sobie dać takiego minusa, bo miałem w playoffach na wschodzie w tym sezonie Detroit Pistons na 8 miejscu. Miałem Cleveland Cavaliers jako rewelację sezonu. I miałem Knicksów na 5 pozycji, Cavaliers na 6. Nie weszło. I miałem też Lakers na 8 miejscu w konferencji zachodniej, co Bartek chyba nie weszło. Też nie weszło, też miałem taki minus, też bym mógł sobie dać za to, że myślałem, że Kobe wrócił w formie, też bym mógł taki minus trzasnąć i Nowy Jork też jak najbardziej, bo to Kobe był mój najpiękniejszy żaglowiec, fraktowiec, jak pamiętacie, z jednego z programów, kiedy zapowiadaliśmy właśnie tę dywizję. To były minusy, a teraz przechodzimy do tych lepszych rzeczy, czyli do plusów. Ode mnie fajnie, że wrócił Eric Bledsoe i liczę, że Suns się uda dobić gdzieś tam 7., 8. miejsce. W każdym razie nie jestem aż takim optymistą jak Michał, że uda się dojść do finału. Dion nie, Waiters. Dobra, już przestań z tym. Ja po prostu taka to mówiłem, że to jest z równorzędnej rzeczywistości, a nie, że jaram się, mam plakaty. Michał, ja ale potem to się wytnie z kontekstu i zostaje. Będzie... To zostaje, tak się sieć nie zapomina. To zostaje tak jak z Barnianim i MVP. Tak jest. Tusk, TVN. I jak Wes Johnson i Landry Fields i wszystko tak będzie. Cool. To już na stałe się wpisze w ten program, Michał. Właśnie zapisałeś teraz kolejną stronę złotymi. Będzie wam głupio jak z Dirkiem, a potem Michał, skąd wiedziałeś? Może masz jakieś... A i wtedy cię pokleję, tak? Juć coś ci powiedział, nie, nic wam nie powiem wtedy. Masz swoje źródła. Dion Waiters plus za ostatnią formę za Bazera z Detroit Pistons trudnego. Plus dla tego debiutanta z Minnesota Timberwolves, który mi wyrósł nie wiadomo skąd, dźwięk, dobre występy ostatnio. Drzewa. Senegalskiego drzewa. Baobabu. Wyrósł z drzewa i powstał w Minnesocie. I a propos ludzi, którzy powstają, ludzi, którzy stoją w przerwach, robią wywiady. Jalen Rose. Wywiad z Gregiem Popowiczem. Udało się. Plus dla Jalena Rose'a. Mogło się skończyć gorzej, a było bardzo, bardzo sympatycznie. To już tak sprzed 2 tygodni bodajże, kiedy Spurs grali z Los Angeles Lakers. A Michał, jakie są twoje plusy? Moje plusy to ewidentnie, no długo nas nie było, także plus dla San Antonio, bo to jest myślałem, naprawdę... Myślałem, że plus, że wracamy. Nie, plus, że wracamy, to też swoją drogą. No przyszedłem, także doceniam. Druga sprawa to jest też, nie wiem, w zasadzie może powinienem to potraktować jako minus, ale też zabawna sytuacja, jeśli chodzi o państwa Jacksonów, tak to nazwijmy, i podpisywanie dziwnych dokumentów o niekonflikcie interesów w naszym związku, mimo że państwo są dopiero chyba zaręczeni z tego, co mi wiadomo. Także to jest taka trochę dziwna sprawa, ale podejrzewam, że w Stanach na bogaci bardzo ludzie na wszystkie tego typu rzeczy muszą mieć kwit notarialny, także chyba to jest nic dziwnego. I taki plus trochę nie NBA-owski. Wpiszcie sobie w Google, jeśli już to zrobiliście, to na pewno wiecie o kim mówię i wiecie jak on wygląda. Tone Maker. Dziękuję. Ma twarz, bo tak ostatnio... Nie, no to jest gość z high schoolu. Nie, no ma twarz, gość z high schoolu, 7-0, zobaczcie go sobie. Dziwnie się nazywa. Tone Maker, prawie jak Thor. Tone Maker, dokładnie. Popatrzcie na tego gościa i... Murzyn. Będę go często plusował, bo naprawdę może być dobry. Wpisałem sobie, sprawdziłem. Twarz ma taką jakby z dwóch drzew wyrósł. On jest, wygląda jakby został jakimś reliktem afrykańskim przewiezionym do Stanów i uciekł z muzeum. Tone Maker. Pick your Tone Maker ass. Tak, i tak właśnie będzie. Znaczy, mam nadzieję. A to jest, co to za pozycja jest? Znaczy, ja nie wiem, czy to na razie traktować jako pozycję, bo to jest 8. klasa podstawówki. Chociaż nie, przepraszam, to jest już high school, chyba drugi rok, tak. Chyba zauważyłem go na zdjęciu jednym z Kevinem Garnettem i z Kevinem Durantem. Może to jest jakieś porównanie. No, fotomontaż, czy taki autentyczny? Nie, zdjęcie. Tak, fotomontaż, zestawiony. Może to prorocze, może już przewidujemy przyszłość na prima aprilis. Maćku, to tak skoro było o tych drzewach senegalskich i przeróżnych, to zasiej nam teraz plusy. Właśnie patrzyłem, czy Tonowi Makerowi wyrosły już wszystkie zęby, ale chyba... On jest z Australii, on wróci jak bumerang. On jest z Australii? Kto jest z Australii? Tone Maker? Tone Maker jest z Australia, yeah. Także ja Kanada, plusa... Australia na Mistrzostwach Świata 2025, zapraszamy. Mam Anthony super przejście będzie... teraz. Mam teraz super przejście. Idealnie powiedziesz, że zostałem, bo mój plus jest dla debiutanta z Cleveland Cavaliers z Matthew Dellavedovy, który pod nieobecność Kyriego Irvinga i już wcześniej grał dla Cleveland Cavaliers. Bardzo, bardzo, bardzo
bardzo dobrze. W sezonie, w którym Cavaliers są na minusie jakieś 300, on jest na plusie 38. Jest rozgrywającym, który jest po prostu graczem, którego kocham oglądać, więc nie chcę opowiadać, jak jest dobry Matthew Dellavedova, dlaczego jest dobry. Warto go śledzić. Zresztą już jest za późno, sezon się kończy dla Cavaliers, ale cały czas będzie grał. Uwielbiam na niego patrzeć. Dawno nie miałem w top 3 graczy jakiegoś białego zawodnika, więc mam w końcu Matthew Dellavedovę. Zawsze Majdan Levy i twarz Majka Dunleavy'ego. Kości policzkowe. Mike 5 bloków Dunleavy, hello. Plus dla Kentucky Wildcats za to, że ten team był poniewierany przez amerykańskie media, jak i John Calipari w lutym, gdzieś w okolicach marca, zawodził strasznie. Debiutanci byli rozstrzeliwani. Aaron Harrison, Andrew Harrison, Julius Randle od po jakimś dobrym początku w grudniu już zaczął być też pod lupą i okazało się, że tam gdzieś był nawet poza pierwszą dziesiątką mock draftu w pewnym momencie. I ten team Kentucky, rozstawiony z numerem 8 w NCAA, nagle jest w Final Four i mówi się głównie o nich teraz tylko w Stanach. Zobaczymy, czy udźwigną to, bo to jest pierwsza grupa debiutantów, freshmenów wychodzących w piątce od 92 roku, który od czasu Fab Five, która awansowała do Final Four, więc to jest fajna historia dla kokainowego Calipariego. Więc to jest plus dla nich za to, że w starciu z taką z presją taką ogólnonarodową, bo to zawsze się mówi o Kentucky tam w Stanach w przypadku NCAA, mówi się o NCAA i o Kentucky, że oni przetrwali to, wygrali 4 mecze w zasadzie po crunch time i są w Final Four. I teraz im kibicuję, żeby wygrali. Tak, ja też chciałbym taki plus z NCAA. Trochę mnie wzruszył, ale plus. Duke Mercer. Oczywiście Duke przegrał, jak się wszyscy spodziewali w moim brakecie. Przecież obstawiałem to na bank. Tak, wszyscy się tego spodziewali. Coach Mike Krzyżewski przyszedł do szatni i naprawdę wyglądało to dosyć wzruszająco. Podziękował im za grę. Powiedział, że dobrze grają. No i takie, no widać było zawód. W ogóle tam wywiady zawodników w Duke'u były dosyć płaczliwe. No wcale się nie ma co dziwić. I no to taki fajny element, trochę zapomniany tej takiej uniwersyteckiej koszykówki, że nie liczy się kasa, NBA dalej, tylko współzawodnictwo i docenienie tego, że ktoś grał lepiej, ktoś grał gorzej. Plus. No tak, bo to jest jeszcze ostatnia rzecz, to a propos Michał. Tylko szybko powiem, że to jest fajny element, że zawodnicy nawet po tych meczach wygranych po ostatnim rzucie, po zakończeniu tego spotkania przestają się na chwilę cieszyć i idą sobie podziękować. I oni idą normalnie z taką z powagą na twarzy, dziękują sobie i potem zaraz znowu się zaczynają cieszyć. I to jest obowiązkowe, podejrzewam też. Mhm. No tak, ale... Tanki w rozgrzewce, może ktoś mi to wytłumaczyć. Gość jakiś, nie pamiętam z której uczelni, chyba ze Stanford, mogę się mylić, został zawieszony za to, że dał wsady po regulaminowym czasie rozgrzewki. Dał jeden wsad i został zawieszony, czy jakąś karę? Nie. On nie został zawieszony, tylko przeciwny zespół wykonywał rzut wolny na początku meczu. Przewinienie techniczne było, tak. Otrzymał fał techniczny. No. To totalna bzdura. Przepis, to za bzdura. Nie można dawać wsadów. Tak, i to jeszcze był jakiś biały gość, który ledwo co tam do obręczy widzieć. Grał w ogóle jakieś śmieszne minuty, ma jakąś śmieszną średnią punktową i w ogóle jest nieistotny w tej drużynie, no ale były. Czy ten team przegrał ten mecz? Chyba tak. Ale nie pamiętam. No, no, przesrane na kampusie trochę teraz. No. Z żadnej dupy nie wyrwie. Dobrze. To historiami z Ligi Akademickiej kończymy plusy i minusy. Wracamy do tematów NBA, bo przed nami jeszcze typowanie i to, na co najbardziej czekamy w najbliższych dniach. No, typowanie to w tych ostatnich tygodniach, fazy zasadniczej, to będzie taki języczek uwagi na pewno. W przerwie na żądanie ekstra, jak było, a jak jest teraz? No było tak, że Michał, Przemek, Maciek, 56-37 ex aequo, wszyscy na pierwszym miejscu, a ja tam idę po pierwszy wybór w drafcie, 53-40 na samym szarym końcu. Wyniki już podawałem na Twitterze, ale podejrzewam, że nie każdy widział, więc na szybko przypomnę. Michał 4-2 w poprzednim typowaniu, Przemek, Maciek 5-1 i ja 3 na tak, 3 na nie. I daje nam to taką sytuację, że tym razem już tylko Przemek i Maciek są na pierwszym miejscu, 61-38, za ich plecami czai się Michał, 60-39, a ja nie wiem co tam robię, 56-43. Tak wygląda aktualnie tabela. W związku z tym, że przed tygodniem nie było programu, stwierdziłem, jakże optymistycznie zatypujmy po 4 spotkania teraz i będzie fajnie, ale potem pomyślałem, że to chyba trochę głupi pomysł, bo może nam braknąć terminarza, bo nie wiemy kiedy za bardzo Przemek będzie miał internet, ale liczymy, że będzie miał i zdąży zatypować. W każdym razie, gdyby się zaraz okazało, będziemy wybierać te spotkania na przemian, a nie tak jak zawsze ja podaję 4, Maciek 4, Michał 4.
tylko każdy po kolei, po jednym i tak będziemy rundkami lecieć, żebyśmy sobie nie zabierali tych spotkań. Gdyby Przemkowi się nie udało zatypować jakoś, to ogarniemy, albo gdyby zabrakło spotkań, to wtedy Przemek będzie musiał też typować swoje spotkania, także spokojnie tabela będzie i będzie grana. Za tydzień już ostatnia kolejka, wtedy usłyszymy się nie we wtorek, a w czwartek. Będzie moc, będą emocje. Panowie, od Przemka dostajecie cztery takie oto piękne spotkania, zaczynając od dwóch w piątek. Houston Rockets podejmują Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder jest w back-to-backu, bo gra w czwartek ze Spurs. Rockets czy Thunder? Rockets w domu. Ja gram na Houston. Klikanie myszką wskazuje na zastanowienie. No i skreślanie tego meczu ze swojej listy. No to będzie jeszcze dużo takich. Wiem. To Maciek, co stawiasz? Ja miałem typ, ale chyba zrezygnuję z niego w ostatniej chwili. I zmienię. Ja mam też Houston. I Michał? Kurde, no też chciałem Houston. Myślałem, że pojedziecie z tym Oklahoma całą, także. No czyli Houston. Co, Houston? Tak, Houston, tak. Dobra, mecz numer dwa od Przemka to jest też piątkowy. Zresztą nie, czy mogę zmienić? Jeszcze możesz, jeszcze jest szansa. Dobrze, mogę zmienić. Ja mam taką pokrętną logikę. Thunder. Russell Westbrook, tak, ale ja chciałem się tylko wytłumaczyć, bo to jest ciekawe. Greg Popowicz może w czwartek posadzić graczy w Oklahoma City, bo San Antonio jest back to back. Scott Brooks może posadzić w tym meczu przez to, wiedząc o tym, Russella Westbrooka, bo Westbrook nie gra w back to back. Więc gra w jednym meczu. I zostawisz go na to, żeby zgrał w Houston, bo nie gra Patrick Beverly. I dzięki temu mogą wykorzystać ten matchup i może wygrać dwa mecze. Więc ja stawiam, że wygra Oklahoma. Dobra, a my z Michałem stawiamy na Thunder. Mecz numer dwa z piątku też. Portland Trail Blazers. Na Thunder, Gamoni. Na Rockets, przepraszam. Ale dobra, zapisz Thunder, to może wejdzie. Czyli co ci zostawić w końcu? Nie, żartuję, no zostaw to Rockets jak jest. Dobra, no. Moja pomyłka, przepraszam. Blazers podejmują Suns, to też jest piątek bez back-to-backu. Maćku. Blazers. Michał? Suns. I ja też zagram w tym wypadku na Suns. Kolejny mecz od Przemka, bo tak jak mówiłem, typujemy cztery, zobaczymy czy nam to wyjdzie na dobre czy na złe. Sobota. Detroit Pistons podejmują Boston Celtics. Celtics są w back-to-backu, bo grają wcześniej trudny mecz z Philadelphia 76ers u siebie, ale Pistons też są w back-to-backu, tu grają trudny mecz już tak na serio. Wyjazd z Brooklyn Nets. Kto w sobotę wygra starcie Pistons-Celtics? Ja stawiam na Pistons. Ja też, bo Rajon Rondo komentuje ten mecz, więc stawiam na Pistons. Pistons. Jednogłośnie tutaj i ostatni mecz, jaki dał nam Przemek, to niedziela. Pacers podejmują Atlanty Hawks. Indiana. 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 Dziękujemy Przemku za ten mecz na sam koniec. To były cztery mecze od Przemka, no i teraz pytanie, czy damy radę stworzyć po cztery mecze my, więc będziemy po kolei tutaj typować. Pamiętacie o tej prośbie ode mnie, żebyśmy brali mecze od czwartku. Może w górę, żeby Przemek zdążył z internetem, ale jak się od nie czwartku, da... Od czwartku? W górę? Jeśli się nie da, to mogą być też środowe, ale zostawcie je może na koniec. Ale od czwartku w górę byłoby najlepiej. Ja mam trzy z środy. No dobra, to mam nadzieję, że Przemek dotrze z internetem do tego czasu. Jak nie, to będzie musiał zatypować swoje spotkania w takim razie. Niech tak będzie. Po jednym będziemy zadawać i tak zrobimy cztery rundy. Ja daję wam spotkanie piątkowe. Toronto Raptors podejmują Indiana Pacers. To jest kluczowe, to co ja wybiorę Przemkowi. Toronto. I Michał? No dobra, Toronto. Okej, okay. I Maćku, jako że jesteś wyżej w tabeli, to zapraszam teraz do twojego pierwszego typu. W czwartek San Antonio jest w back-to-back w Oklahomie. Oklahoma. W czwartek? Tak. Nie z Golden State jest w czwartek, a nie, potem w środę jest. W środę jest z Warriors. A, dobra. To jeszcze raz? Spurs w Oklahomie, w back-to-back są Spurs. Ale oni to lubią, Spurs. I teraz Michał, twój mecz? Mój mecz to jest w piątek i do Nowego Jorku przyjeżdża Waszyngton. Nowy Jork. Waszyngton. I kolejka wraca do mnie. Piątek. Będziecie źli, ale Celtics podejmują 76ers. O kurde. Celtics. Celtics. Okej, okay. I teraz Maciek, twój mecz? W czwartek Dallas Mavericks są w Los Angeles Clippers. Clippers są w back-to-back. Zdjąłeś mi ten mecz. Zagram na Dallas. Ja też. I Michał, teraz twój mecz? Dobra, mój mecz jest taki...
Niedziela do Los Angeles przyjeżdża Los Angeles Clippers, Lakers. Clippers. Bez back-to-backów. Clippers, ja gram na Clippers. No, zastanów się nad tym. Blake Griffin. Ja też gram na Clippers. Ja też gram na Clippers. Dobrze, czyli zgodność wyjątkowa w dzisiejszym programie. To teraz kolejka numer 3, jak dobrze liczę, ode mnie w sobotę. Wizards podejmują Chicago Bulls, drużyn to jest back to back. Wizards mają wyjazd z Knicks, tak jak już Michał wspominał, a Bulls w domciu podejmują Milwaukee Bucks. Chicago, no. Waszyngton. I teraz, Maćku, twój mecz? No właśnie, ja mam mecze ze środy, ale zmienię to szybko, żeby nie było jaj, więc... Może zdążę z internetem, nie ja wiem, nie, dobrze, no to ja spróbuję na gorąco. W ogóle nie zawali się cała kolejka i że internet będzie w Ameryce Południowej. Świat nie wybuchnie, tak. Dobrze, to ja mam mecz w piątek, Cleveland Cavaliers grają w Atlancie, nikt nie jest back to back. Powiedziałbym, o Atlanta, ale zagram na Cleveland. Michał? Będę tego żałował, wiem o tym. Hawks. I twój mecz? I mój mecz? Dobra, Portland u siebie gra z Nowym Orleanem i chyba są bez back-to-backów. Wszyscy tak. Są bez back-to-backów, to jest niedziela. Mhm, dokładnie. Portland. Maćku? Też Portland. Okej, okay, i teraz ostatnia seria spotkań emocjonująca, ekscytująca. To ja dam sobotę. Cleveland Cavaliers podejmują Charlotte Bobcats. Cleveland są po back-to-backu z Atlantą. Charlotte są po back-to-backu z Orlando Magic. Charlotte. Charlotte. I teraz twoje ostatnie spotkanie? Czy można dać mecze z wtorku przyszłego? Czy nie? Czy to daj, będziemy w czwartek, daj. Nie ma problemu. No co ty? Dobrze. Znajdę coś teraz. Nie, dobrze, ja też sobie znajdę. Jest tylko 6 meczów, ale dobrze, no dobra, okej, okay, bo to wybiega poza tydzień od tego momentu. No to akurat będzie tydzień, więc... No właśnie, no to dawaj. W środę też można. W środę też można? Nie, w środę to już... W środę nie, dobrze. No, ale we wtorek to nie ma nic ciekawego, ten zabierze pewnie ten, co ja myślę. Tak, na pewno zabiorę, bo ty na pewno myślisz o tym, który ja powiem. Na pewno. Dobra, Houston z Lakers w Staples Center. Houston. I Michał, ostatni mecz w tym całym typowaniu? No nie ma już spotkań żadnych, no. Zobacz, tam we wtorek jest fajny mecz, we wtorek, Pistons z Hawks na przykład. No, super. Po prostu aż się chce typować, to po prostu doliczcie sobie po jednym celnym. No, jeszcze coś bym. O! W San Antonio będzie taki zespół grał, który nazywa się Memphis Grizzlies w niedzielę. Niedzielę będzie taki mecz, proszę pana. Jakieś back-to-backi są? Zerkam, nie. Tum. San Antonio Spurs. Spurs. I tak oto dobrnęliśmy do końca tego typowania. Po 4 spotkania każdy dał, jakimś cudem się udało. Teraz Przemek, wierzymy w ciebie, że przywrócisz sobie internet i zatypujesz razem z nami. To będzie pewnie margines czasu wystarczający do tego, żeby to wszystko się udało. Zobaczymy, jakie będą typy. No i potem ostatnia kolejka w ostatnim tygodniu może decydować już o wszystkim. A propos tygodnia następnego, to teraz już sama końcóweczka programu. Żaton. I to, na co najbardziej czekamy w najbliższych 7 dniach, a jak się okazuje, ciut dłużej, bo kolejny program będzie w czwartek, już teraz o tym informujemy. Ja najbardziej czekam na spotkanie odwrócenie tabeli Los Angeles Lakers z Sacramento Kings. Mega ważny mecz dla tej tabeli i dla Lakers. Do przyszłości Lakers w ogóle to tak, jest bardzo. Tak. Całej organizacji. Prosilibyśmy o porażkę. Kobe która będzie traktowana jak zwycięstwo. Player Haters Club, pamiętaj. Nie zapisujesz się? Pamiętam. A Tomaszku, na co ty najbardziej czekasz? Ja w przyszłym tygodniu czekam na 3,5-dniowy urlop w górach. Zawsze o tej porze mieliśmy Mistrzostwa Polskich Dziennikarzy, które ciężko nazwać urlopem. Zainteresowani wiedzą. Dlatego, że graliśmy po 2 mecze dziennie w kosza, oczywiście. A potem nie tylko w kosza? W kosza na PlayStation, cały czas wszędzie koszykówka. Rzucanie do kosza rzeczy różnych. Więc ja na to czekam najbardziej. Okej, czyli mała przerwa. I Michał, na co najbardziej czekasz w najbliższym tygodniu? Na to, że daję karnego kutasa, dlaczego w tym roku nie ma MPD, tak by the way. Właśnie, nie ma. Świetnie. Słyszałem sources, które mówiły, że tam są problemy gotówkowe, ale to jak co roku były, ale podejrzewam, że już, no zresztą trudno się dziwić. Nie było pasterza dla tej trzody, także
nasze chamskie zachowania w końcu wyszły. Nie tylko nasze, w ogóle całe ogólnopolskie dziennikarki, no także jesteśmy chamami. Nie, poważnie to myślę, że nikt nie chciał się... Dziennikarki? Tak, dziennikarki. Nikt nie chciał się brać za to po raz kolejny, a szkoda, bo patrząc na zapiski, bo zawsze co roku był taki program, powiedzmy, w którym były składy, tam sponsorzy, bla, 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 historia imprezy. Nie wiem, w stanie wojennym chyba ostatnio i za okupacji nie było, a teraz nie ma. Daliśmy rady jako brać. Rosjanie tak daleko, a my nie możemy MPD zorganizować? No, come on. Nawet jak my się mamy zorganizować, jak nawet MPD nie wiem. Tak. Nie zaliczę swojego debiutu. Potem czekam sobie na Final Four, bo już mój bracket nie czeka. Mój bracket już leży pod ziemią. I powoli zbieram się do zakończenia sezonu, bo chciałbym już zobaczyć, że się biją, a nie biją się o draft. Okej, okay, czyli przyjmuję te wszystkie twoje oczekiwania na najbliższy tydzień, za tydzień, tak jak już powiedzieliśmy, w czwartek kolejna przerwa na żądanie ekstra, wtedy już pewnie na ostatniej prostej do playoffów, w ten czwartek natomiast, czyli za dwa dni na kanale Przerwy na żądanie na YouTubie i pewnie na wszelkich fanpage'ach, na MVP, też na szóstym graczu będzie można posłuchać Przerwy na żądanie ekstra o lidze akademickiej. Już teraz zapraszam na za dwa tygodnie na ostatni program w fazie zasadniczej, bo to będzie wielka, piękna gala plusów i minusów. Przyznamy swoje alternatywne nagrody. I w tej przerwie na żądanie wyjaśni się to, czy Przemek dopłynął łódką na drugi brzeg. HIV negative. I wtedy też poznamy zwycięzcę typowania w przerwie na żądanie ekstra, która już właśnie dobiega końca. Mogę pozdrowienia przesłać? Takie na antenie. Chciałem serdecznie pozdrowić pana sędziego Pawła Packa, który jest notabene autorem tego prześmiesznego dowcipu o Rebece. Za przewinienie techniczne, które go prosiłem, bo zbieram dachy w Lidze Wiatrów i pierwszy raz bez przeklinania dostałem dacha po prostu, bo zbieram. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, spełniały marzenia w przerwie na żądanie ekstra. 1%. Heads down. Powinieneś patrzeć na telefon. Wiesz, Maciek, o czym mówi. Nieważne. Kończymy przerwę na żądanie ekstra w tym tygodniu. Maciek Kwiatkowski, Michał Górny, Agata Walicka, która zapraszała na program i za chwilę jeszcze będzie w kulisach sławy na samym końcu. Nie mogę przegrać. I ja, Bartek Tomczak. Do usłyszenia za tydzień, w czwartek. Ekstra. Ekstra. A czemu ja mam mówić to, co ty chcesz? To jest mój program. Mówisz co? No mówię, ale teraz już będę mieć taki głos. Cześć, z tej strony Agata, dziewczyna Bartka. Wcale nie chcę prowadzić tego dzisiejszego programu, ale Bartek ma hipochondrię i mnie zmusił do prowadzenia go. I co? I gówno. Ekstra. A dlaczego ja mam to robić tak, jak ty chcesz? To ma być mój program. Ja go będę prowadzić, ja będę witać chłopaków i ja będę decydować, o czym mówimy dzisiaj w programie. Ekstra. Przerwa na żądanie już we wtorek. Agata Walicka, zapraszam. Kulisy sławy. Życie celebryty. Ekstra.